Dzień dobry Państwu, nazywam się Edyta Majchrociesa i przygotowałam Państwu prezentację na temat forum upamiętniania historii Żydów w województwie świętokrzyskim. Moja prezentacja będzie dotyczyła czasów współczesnych, form upamiętniania tego, co po Żydach zostało i w jaki sposób Polacy współcześnie o Żydach pamiętają. Rozpocznę od Kielc. Może jeszcze nie. Formy upamiętniania historii Żydów, jakie sobie wyszczególniłam, to między innymi pomniki, tablice, porządkowanie cmentarzy żydowskich, różnego rodzaju wystawy, specjalne dni upamiętniające historię Żydów, strony internetowe, promocje książek związanych z historią Żydów, ale również wspomnienia, dzienniki, ekspozycja w muzeach, studenckie koło naukowe Judaika też jest pewną formą upamiętniania historii Żydów. O czym pamiętamy i co właściwie po polskich Żydach zostało? Więc głównie są to cmentarze oraz synagogi i domy modlitw. Także upamiętniamy historie tragiczne, między innymi miejsca pogromów, granice gett, także rampy kolejowe, z których wywożono Żydów. Również zachowały się książki, dzienniki pisane przez Żydów oraz wspomnienia pisane już po wojnie. Rozpoczynamy od Kielc. Na tym zdjęciu znajduje się synagoga kielecka. Do niedawna w synagodze znajdowało się muzeum, archiwum kieleckie. Obecnie budynek stoi pusty. Tak do końca nie wiadomo, co tam będzie się znajdowało. O tym, że jest to synagoga, świadczy napis, który pozostał na ścianie zachodniej. Jeśli chodzi o pogrom kielecki, jest to bardzo ważne wydarzenie, o którym właściwie chyba wszyscy słyszeli. Pogrom jest upamiętniony dość znaczną ilością tablic. Są one dość klasyczne, jak na przykład te dwie. Ta jest ufundowana przez Kielczan. Jest ona taka troszkę finezyjna. To jest pomnik ufundowany przez Stowarzyszenie Jana Karskiego. I ta tablica, troszeczkę nieczytelna, też jest ufundowana przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego. Ten pomnik jest upamiętnieniem ofiar z getta kieleckiego. Jest to chyba najmłodszy pomnik, który powstał w Kielcach. Jest to menora wyłaniająca się z bruku. Jest to na pewno najładniejszy pomnik, który powstał upamiętniający Żydów w Kielcach. Jest to wcześniejsza forma upamiętnienia ofiar z getta kieleckiego. Jest ona taka, jak Państwo widzą, mocno klasyczna, czyli kamień plus informacja na nim. Obok synagogi w Kielcach znajduje się również pomnik upamiętniający Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tych tabliczek przybywa. Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego odnajduje nowe osoby, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej. Na tym zdjęciu widzimy młodzież, która porządkuje cmentarz żydowski w Bodzentynie. A to jest cmentarz w Kielcach. Na tym cmentarzu znajdują się macewy tradycyjne oraz znajdują się dwa nagrobki upamiętniające dzieci żydowskie zamordowane przy likwidacji getta. I Żydzi, którzy przyjeżdżają do Kielc, właśnie coś takiego zostawiają. Czyli jakieś maskotki, kamyczki oraz takie laleczki oraz zdjęcia dzieci. Raczej w kulturze polskiej coś takiego nie występuje. Jeśli chodzi o wystawy, są one urozmaicone. Są to wystawy jak na przykład
tutaj Ożarowie, Malarskie, ale również na przykład tu jest prezentacja Ryszarda Biskupa na temat macew, które i cmentarzy, które są położone na terenie województwa świętokrzyskiego i akurat znalazłam zdjęcie z Ożarowem, czyli ten pan również o Ożarowie mówi. Jeśli chodzi o strony internetowe, tu wyszczególiłam dwie. Wirtualny sztelg, który dzisiaj już się pojawił, między innymi podczas prezentacji doktora Japysa. Między innymi informacja o tym, co się tutaj dzisiaj będzie działo w Ożarowie, też była zamieszczona na tej stronie, sama sprawdzałam, była. Na tych dwóch stronach znajdują się informacje na temat społeczności żydowskich i jeżeli ktoś rzeczywiście szuka czegoś więcej, to warto do nich zajrzeć. Można również skorzystać ze stron Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie albo Muzeum Historii Żydów Polskich. Jeśli chodzi o muzea, tu mamy przykład Muzeum Historii Kielc. Za tą młodzieżą znajduje się dość wąska ekspozycja poświęcona Żydom kieleckim. Jeśli chodzi o muzea, w których występują ślady po Żydach, no to już wymienione Muzeum Historii Kielc, również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztedl, który właściwie dopiero się tworzy, ale ma potencjał. Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, też bardzo młode muzeum, Muzeum Regionalne w Pińczowie oraz Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum imienia Jana Pazdura. Tam również odbywają się cykliczne uroczystości upamiętniające Żydów. Bardzo ciekawym przykładem upamiętniania historii Żydów jest Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie. To towarzystwo powstało wokół pamiętnika, dziennika małego chłopca, który widział likwidację getta w Bodzentynie. To akurat jest zdjęcie z przedstawienia, które powstało na bazie tego pamiętnika. Grają między innymi uczniowie tamtejszych szkół. A to jest ten pamiętnik, który został, no, był bazą do tego przedstawienia. Tutaj mamy przykład spotkania z kinem o wątkach żydowskich. Sprawa świeża, z października jeszcze, którą zorganizował Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku. Te dni żydowskie w Chmielniku rozpoczęły się dość ciekawie z tego względu, że dość intensywnie zaangażował się w obchody Kościół, co nie zawsze się zdarza, ponieważ jednak Kościół katolicki do niektórych uroczystości odnosi się z pewnym powątpiewaniem. Tu widzimy duże zaangażowanie po stronie księży oraz po stronie władz, ponieważ na tym właśnie zdjęciu jest burmistrz Mielnika, przez skromność nie wypowiem nazwiska, który składa właśnie tutaj świecę przed pomnikiem na cmentarzu w Mielniku. A to jedna z osób, które prezentowały podczas spotkań z Żydami, pani, która mówiła na temat Żydów w języku polskim. Jeśli chodzi o studenckie koło naukowe Judaika, ono powstało przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jest to inicjatywa młodziutka, ja jestem opiekunem naukowym tego koła, ale to koło już kilka rzeczy ciekawych zrobiło. Między innymi spotkaliśmy się z młodzieżą z Izraela, z takiego uniwersytetu Kibbutzim of College. I jest to bardzo ciekawe doświadczenie z tego względu, że jest to spotkanie młodzieży dwóch stron, które tak naprawdę no, patrzymy na siebie z dużą nieufnością, nie za bardzo wiadomo jak się zachować, nie za bardzo wiadomo o co pytać, czy wypada, czy nie wypada. Podczas takich spotkań warsztatowych, które zorganizowaliśmy, ta młodzież mogła zadawać różne pytania. One dotyczyły i historii II wojny światowej, ale również czasów współczesnych.
Pytano o bardzo różne rzeczy. Pytanie, które zbulwersowało co niektórych, to na przykład ile wynosi nasza średnia krajowa, jeśli chodzi o wypłaty. No, Żydówka, która o to zapytała, nie uwierzyła, ile ona wynosi. Myślała, że może to jakieś bariery językowe. To spotkanie na pewno dużo dało jednej i drugiej stronie. To właśnie ta młodzież z Izraela. Tu są właśnie warsztaty pokazane, czyli dyskutujące grupy. Po warsztatach tą młodzież oprowadziliśmy po Kielcach. Było zwiedzanie Muzeum Historii Kielc. Również było, odwiedziliśmy również miejsca związane z pogromem. No niestety, to zawsze jest w programie. Młodzież również oglądała inne pomniki związane z historią Żydów w Kielcach. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy serdecznie naszym wykładowcom z Uniwersytetu, przypomnę, Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani doktor Edycie Majcher-Ociesa i panu doktorowi Jerzemu Kapysowi. Chciałem powiedzieć, że pan doktor jest autorem jednego z rozdziałów monografii Ożarowa, Dzieje Ożarowa, w 2009 roku opracowywane. Jeden z rozdziałów, czyli lata 1939 do 1945, to był właśnie ten okres okupacji. Chciałem Państwa poinformować, że dzisiaj o godzinie 12 w południe delegacja była na cmentarzu żydowskim na Kirkucie w osobie pana burmistrza Pawła Rędziaka i w naszych osobach kolegi Mariana Susa i mojej razem z harcerzami. Złożyliśmy w imieniu Rady Miejskiej pana burmistrza Wieniec i w imieniu Stowarzyszeń Ożarowskich i harcerze z drużyny z Ożarowa, harcerskiej z opiekunkami, które zapaliły znicze przy tablicach, o których wcześniej była mowa. Obecnie chciałem przeczytać fakt, który otrzymaliśmy wczoraj. Warszawa, 19 października 2002 roku. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na wieczór kulturalno-historyczny poświęcony 70. rocznicy zagłady żydowskiej społeczności Ożarowa. Wcześniej podjęte zobowiązania zatrzymują mnie jednak tego dnia w Warszawie. Niemniej jednak będę z Wami myślami i modlitwą. Jestem bardzo wdzięczny za Waszą pamięć o ożarowskich Żydach, nie tylko o ich tragicznej śmierci, ale również o ich życiu. Pamięci o tym, że przez wiele lat współtworzyli historię miasta. Tam się rodzili, zawierali znajomości, przyjaźnie, pracowali, kochali się. Ożarów był im ich rodzinnym domem. Dzięki Waszej trosce pamięć o ożarowskich Żydach nie przeminie. Z serdecznymi pozdrowieniami, wyrazami uznania, naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Proszę Państwa, jeśli by ktoś chciał zabrać głos, są na naszej sali no, koledzy z Chmielnika, którzy są związani też z historią Żydów, tam wiele Żydów zamieszkiwało. Jest też wśród nas wykonawca renowacji cmentarza, mam na myśli w tej chwili murów, w ogóle postawienia budowli, później Ohelu, który powstał kilka lat później. Pan Jasiu Wisowski, może byś ja nie powiedział kilka słów na temat tych prac w 2001 roku, które były. Kilka słów tytułem informacji, jak to było w ogóle. I później proszę, jeśli by ktoś z Państwa, czy z Chmielnika, czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos, to serdecznie proszę. Jeszcze później po wystąpieniu kolegi Wisowskiego oddamy głos dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Marianowi Susowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, prowadząc firmę budowlaną, dostałem telefon od pana Stefana Umasty z Warszawy, który zajmuje się na terenie Polski odnową
cmentarzy. Z chwilą, gdy dowiedziałem się i weszłem na ten kirkut, jak to jest, kierkut, nie wiem jak się dokładnie nazywa, tam była no po prostu tragedia. Zarośnięty był tak potwornie chaszczami, że ja mówię, nie poradzę sobie z tym. No ale po zawarciu umowy starałem się to odtworzyć tak jak tylko mogłem. Roboty trwały gdzieś od 15 lipca do 15 października 2001 roku. Włożyłem tam sporo swojego wysiłku, no ale efekt był na koniec pozytywny. Wszyscy mnie no po prostu nie dowierzali mi, że tak można było stworzyć. To wyciąłem po prostu drzewa, postawiłem macewy, cały mur ogrodzeniowy wykonałem. I teraz po 10 latach, też w lipcu 2010 roku, znów otrzymałem telefon, że no, trzeba odnowić jeszcze tą kaplicę Ochel, który się nazywa Ochelem. No i też przystąpiłem do robót po okresie gdzieś około miesiąca. Wykonałem tą kaplicę, za co mi bardzo Żydzi dziękowali. Tyle moich słów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a ja chciałbym zaprosić do obejrzenia wystaw, które towarzyszą obchodom w sąsiedniej sali, w sali wystaw, w nowo odremontowanej sali. Znajduje się wystawa, której tematyka to cmentarz żydowski. Obrazy powstały w latach 93-96 na naszych plenerach, które organizujemy. To są ogólnopolskie plenery malarskie i jednocześnie plener dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ja odczytam nazwiska, bo może to jest ważne. Ze strony ASP Kraków: Agnieszka Cupiał, Małgorzata Żaba, Małgorzata Koniar, Ewelina Zielonka, Anita Grobelak, Aleksandra Biedka, Donata Lisowska. Natomiast na ogólnopolskich plenerach plastycznych powstały prace wykonane przez Jacka Orzoga z Krakowa, Tadeusza Tchórza z Kielc, Krzysztofa Czerwca ze Stalowej Woli, Tadeusza Szymańskiego ze Stalowej Woli, Janusza Dudka z Katowic, Jurjanny Jur z Ukrainy, Mariana Susa z Ożarowa. To jestem ja. Proszę Państwa, to jest 23 obrazy, które przedstawiają macewy, które przedstawiają treści żydowskie. Myślę, że to jest taki duży zbiór, którym możemy się poszczycić. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wchodząc do sali, widzicie Państwo wycinankę żydowską. Historia takiej wycinanki to XIV wiek, kiedy źródła pisane mówią, że pewien rabin, pisząc traktat, zauważył, że zamarzł mu atrament w kałamarzu, więc wziął nożyczki i zaczął wycinać to, co miał napisać w traktacie. Były to zarówno litery, jak i motywy, które chciał przekazać, więc bardzo duża symbolika w tych wycinankach. Często takie wycinanki zawieszali Żydzi w oknach swoich domów. Zachęcam do zerknięcia, kiedy Państwo będą wychodzić z sali. Dziękuję bardzo. Prosimy naszego gościa z Mielnika, proszę się zaprzedstawić. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Krawczyk, jestem zastępcą kierownika Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Świętokrzyskich Sztetl w Mielniku. Chciałem parę słów powiedzieć o naszym muzeum, które jest w trakcie stworzenia. Będzie to bardzo specyficzne miejsce, tak samo dla Państwa, ponieważ w naszym muzeum chcemy przede wszystkim przedstawić, jak wyglądało życie w takim zwyczajnym sztetlu, przedwojennym sztetlu, małym miasteczku, gdzie ta społeczność polska i żydowska mieszkała obok siebie. Myślę, że dla każdego z nas, którzy interesujemy się naszymi przodkami, naszą przeszłością, bardzo jest interesujące to, w jaki sposób ten zwykły, szary, codzienny dzień wtedy wyglądał. I temu właśnie chcemy poświęcić nasze wystawy, nasz zbiór muzealny, który się będzie opierał przede wszystkim na multimediach. Projektant naszego muzeum to jest pan Mizio, pan Mirosław Mizio, ten sam, który zaprojektował Muzeum Powstania Warszawskiego. To będzie multimedialne, nowoczesne muzeum. Myślę, że się uda otworzyć na wiosnę.
Te prace już w tej chwili są, jeśli chodzi o prace budowlane, na ukończeniu. Teraz będą też prace związane z elektroniką i z wyposażeniem. Oraz bardzo jesteśmy zaawansowani w pracach związanych z zdobywaniem materiałów. Podpisaliśmy m.in. umowę z Archiwum Państwem w Kielcach na pozyskanie bardzo ciekawych materiałów archiwalnych, ponieważ w tych archiwach, na tych materiałach możemy się najwięcej dowiedzieć o tym zwyczajnym dniu. Myślę, że kiedy Państwo, kiedy przyjadą może do Chmielnika, jak otworzymy już to nasz ośrodek i przejdą Państwo przez taki sztetl, takie miasteczko, bo na tym będzie polegała ta ekspozycja cała, multimedialna, gdzie Państwo usłyszą śpiewy, głosy, wręcz zapach tamtych lat. Pomyślą sobie, że nasi przodkowie, pradziadkowie moi też tak chodzili właśnie tymi dróżkami, tymi uliczkami, między innymi tu Ożarowie, mijali tych żydowskich sąsiadów i byli bardzo zadowoleni, że wspólnie z innymi, mimo że starszymi braćmi wiesz, jak to się mówi, tworzyli potęgę tych miejscowości. Nasze muzeum będzie obejmowało bardzo obszerny terytorialnie zakres, ponieważ to nie będzie dzisiejsze województwo świętokrzyskie, a raczej przedwojenne województwo kieleckie, czyli aż Katowice, Sosnowiec, te strony. Także to jest bardzo taki terytorialnie obszerny, bardzo duży obszar. I każdy, kto będzie chciał sobie znaleźć jakieś informacje, myślę, wydaje się, że znajdzie bardzo ciekawe rzeczy. W tej chwili na przykład na naszej stronie internetowej, co pani doktor tutaj zaprezentowała, się to przez www.sztel.pl, można znaleźć bardzo ciekawe artykuły z Gazety Kieleckiej od 1870 roku, gdzie staramy się ukazać właśnie te małe miasteczka. Jest tam też o Żydach, ale przede wszystkim o historii tych miejscowości. A z tych właśnie z tych urywków prasowych wyłania się ten codzienny widok tego życia. Także bardzo zapraszam w przyszłym roku, szanowni Państwo, jak będą Państwo kiedyś przejeżdżać przez Chmielnik do naszego muzeum, zatrzymać się na chwilę, zobaczyć, jak to kiedyś bywało. Dziękuję bardzo. Dwa lata temu zjawił się w Ożarowie w Urzędzie Miasta u pana burmistrza Adama Ptowicz. Otóż ktoś to jest? Jest to emeryt Żyd mieszkający w Tel Awiwie, który mający obecnie 79 lat, który jest zainteresowany, nawiązuje do wykładu pani doktor Edyty Majcher-Ociesy, nawiązuje do wykładu, zainteresowany upamiętnieniem różnych miejsc, tam świętych miejsc, zwłaszcza chodzi o synagogi, więc bardzo wiele tych projektów jest realizowanych, często w dużych miastach, nawet w Jarosławiu, między innymi jeszcze gdzie indziej. W Kielcach również jest takie ślady, są te ślady synagogi, gdzie, o czym była mowa. I on się prosił o to, żeby miejscowe środowisko tą synagogę jakoś upamiętniło w postaci tablicy. Jest taki problem, to znaczy może nie problem, tylko mówi się często, że eksterminacja Żydów to naziści, że oni to powodowali, ale nie mówi się w Polsce, mówi się naziści. Dla człowieka nieobeznanego z przedmiotem albo z historią naziści, więc w Polsce, tak jak często przejęzyczenie, mówi się obóz polski. Niedawno był skandal drobny w Stanach na ten temat prezydenta, powiedzmy sobie, więc naziści niemieccy. Tych tablic powstało bardzo dużo i pan Adam Aptowicz wczoraj dzwonił, bo w internecie znalazł informację, zresztą mam kontakt z nim również, żeby jakąś tą synagogę w Ożarowie oznakować dla przyszłych pokoleń, czy jako to miejsce, które... Chciałem przy okazji powiedzieć, że cmentarz żydowski oraz synagoga zostały przekazane gminie żydowskiej w Katowicach bodaj chyba 2 lata albo 3 lata temu, panie burmistrzu, chyba się nie mylę, coś takiego. Przekazane na żądanie strony żydowskiej. W tej chwili jest to własność jakby powtórnie przejęta przez stronę żydowską. Wracając do dzisiejszego spotkania, chciałbym serdecznie podziękować
uczestnikom tego spotkania, którzy nam prezentowali, to ja już to mówiłem, ale chciałem serdecznie podziękować dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który ze swoimi pracownikami, wszystkimi bez wyjątku, ja dzisiaj tu byłem, bardzo wielu, wszystkich, praktycznie załogę ze 7 osób albo 8 zaangażowanych, raz w światło, oświetlenie, w dekoracje, przygotowanie sali, no i jak Państwo widzieli, wykonanie tych, prawda, banerów, które zostały przywiezione też wczoraj i które stanowią dekoracje. Myślę, że bardzo ładne to jest zrobione i to chciałem serdecznie podziękować im za ten wkład pracy, który włożyli. Dzisiejsze nasze spotkanie jakoś postara się uwiecznić pan Robert, który tu jest dzisiaj z kamerą, za co mu też serdecznie dziękujemy, ponieważ będzie to materiał jakiś filmowy, który będzie stanowił na przyszłość o tej historii, którą my wspominamy dzisiaj. I czy z Państwa ktoś może chciałby jeszcze coś powiedzieć, czy jeśli nie, to zapraszamy artystów, którzy wykonają swój program i zaprezentują się zapewne, już częściowo wspomniałem tu dzisiaj o nich. Dziękujemy też Kubie, naszemu lektorowi, który wspaniale czytał. Myślę, proszę Państwa, że duże wrażenie pozostawiło to, ponieważ to pokolenie młode, które jest, które dzisiaj było na cmentarzu, ono potrzebuje tej lekcji historii. Nie będę się dłużej rozwodził, ale myślę, że to było bardzo trafne, że to zrobił bardzo młody człowiek, zresztą związany z ruchem artystycznym ożarowskim, znanym dzisiaj w całej Polsce, 4H, prawda, jako jeden z przedstawicieli. Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim i prosimy artystów.